Cześć, witajcie. Dzisiaj tak troszkę inaczej. Leje ogólnie i tak nie mam co robić, ale postanowiłem wam nagrać przynajmniej ten samochód, bo nie wiadomo później co będzie, a jeszcze trzeba będzie się odnieść do tamtej A4, a pokażę wam tą swoją ASN 3-litrową. Ja sobie troszkę odjadę, odpalimy i polatamy. Dobra, odpowiednie obuwie to podstawa. Dobra, jesteśmy w środku. Jest zimno, cholernie zimno, że tak powiem. Przynajmniej już buraków nie mam. Znaczy są buraki, ale wykopane. Dobra, sobie tak staniemy, żeby dookoła samochodu pochodzić. No i dobra. Dobra, no to jak silnik już odpalony, zobaczymy pod maskę. No i co my tu mamy pod masko? A, przewodzika jeszcze nie sprzątnąłem jednego. No. Zaraz zgasimy, porozmawiamy o samochodzie tym. Dobra. Dobra, to może zaczniemy od silnika, już maska otworzona. Trzy litry V6 ASN, kod silnika 220 koni. Zmienne fazy dolotowe kolektora sącego. To jest bardzo ważna rzecz w tym silniku. Dlatego są tak przewody poprowadzone. Z tego względu, że bodaj mała jakaś nieszczelność, jakaś pierdoła, silnik traci około 40-50 koni. Trzeba tego pilnować. I ja tu miałem, już kilka razy to robiłem, także dla mnie to nie jest jakaś nowość i dlatego te przewody są tak poprowadzone, bo są tak naprawdę poupychane i jest ciężki do nich dostęp, żeby później zlokalizować. Szczególnie z temperatury pękają. No niby olejowe, ale nie temperaturoodporne. I też troszkę tak, bo za mała średnica była ich, ale jest na razie wszystko ok, doprowadzone. No tutaj co instalacja gazowa. Silnik wolno sący, wiadomo. Kultura pracy jest bardzo na wysokim poziomie, moim zdaniem. To jest dobra rzecz. Tutaj ostatnio co wymieniałem żarówki pozycyjne w lampach. Nie wiem, słabo będzie widać, przez to, że jest słabe światło. Ale żeby je wymienić, to lampy w tym samochodzie trzeba wykręcać. Dwie i tam trzecia śruba ukryta na dole. I ją wystarczy poluzować. No tutaj widzicie, o, mam nawet ten, jaki olejem było zalane, a datę mam w domu zapisaną. Kiedy co i jak.
A to tak jak widzicie, taki bordowy metalik. Błotniki były akurat wymieniane, no to tutaj nie ma szału, ale na przykład widzicie w tym miejscu, zaraz, zaraz, lakier bezbarwny, za późno był położony. Co ciekawe, auto było jedynie chyba porysowane, bo brałem miernikiem lakieru, sprawdzałem, ściągałem boczki tutaj w tym samochodzie i ja jakoś nie zauważyłem, żeby coś gdzieś było walnięte. Znaczy, wiecie, co chodzi o wtłoczenia i zaszpachlowania jakichś wgniotek lub poważniejszych rzeczy. Felgi. No tutaj to akurat troszkę sobie zabezpieczałem gwinty, dlatego tak troszkę obsmarowało mi felgi. Zresztą felgi to jest moja robota. I zaciski, malowanie. Po wymianie na Tetraxa, Tektrax, tak, klocki. Tył i przód. No i offset z klocków hamulcowych. Elementy zawieszenia. Kupiłem tego SKV Germany. Niby 600 zł, ale powiem wam, co chodzi o ten komplet zawieszenia. Mogę wam z czystym sumieniem chyba polecić ten komplet. Wiecie co? Jeżdżę i nic się nie dzieje. Wiadomo, tu szesnastka felga jest, szału nie ma. Ale wam zaraz powiem co i jak, co mam odnośnie. Na razie sobie pozaglądamy po samochodzie. Zaciski. Oj, nie powiem wam tej firmy, ale ta firma produkuje koparki, ładowareczki, jakieś takie małe. To taki kolor sobie pomalowałem. Tutaj amortyzatory wymienione z tyłu są. Wiem, słaba będzie jakość. Wlew gazu, czujniki parkowania. W bagażniku, no, troszkę syf, jak to wiadomo. Tych jeszcze nie powkładałem, bo tak samo zaglądałem do poszycia. Czy nie jest gdzieś przypadkowo? Wiecie, o co mi chodzi. Jeszcze są stare rzeczy po szwajcarze. Sprawdzałem to wszystko sobie. A co z tym olejem było? Wiecie co? Ja wam zaraz powiem, co jeszcze odnośnie tamtego materiału, co chodzi o oleje, tak naprawdę. Jeszcze to muszę nakleić i sobie zapisać, kiedy amortyzatory były wymieniane. Aż jakieś 100 km temu. Dobra. Jeszcze wrócimy do bagażnika. No tutaj co macie? Taką typowo zwyczajną czwórkę. Niby niczym samochód się nie wyróżnia spośród tłumu. No zwykłe zachowawcze A4. Nic szczególnego, że tak powiem. No ale jednak to, co jest pod maską, to już jest bardzo fajna rzecz. No i tym bardziej, że na pasku rozrządu. Dobra. Myślę, żeby ten szum deszczu stłumić, jeszcze są spryskiwacze reflektorów. Wejdziemy sobie zaraz do środka. Tutaj miałem spotkanie z zającem. Też to muszę jakoś troszkę zdjąć tę nakładkę i ją ogarnąć. Ale to jest szczegół. Dobrze, że to zderzak jest fabryczny, oryginalny, ten podstawowy, bo wiecie, jakby jakiś zderzak S-Line'a czy jakiś z pakietu, to gorsza sprawa. Dobra. Auto ma 378 już najechane tysięcy. Dobra. O, najważniejsza rzecz w samochodzie. Apteczka pierwszej pomocy. O, zmieniarka w schowku. Tutaj coś robiłem, tylko nie wiem co, bo zagłówki wyciągałem. Chyba konserwowałem skórę.
Nie jest idealna skóra, ale zaraz wam powiem z grubsza co i jak. Bo mam swoje chore pomysły. Tutaj jeszcze ta lampa jest nieestetyczna. Chcę ją wymienić, po prostu będzie kupić drugą. Ona tak, wiecie. No i tak to ogólnie wygląda. Dobra. Wchodzimy do środka. O, oczywiście mamy te rzeczy niedziałające. W tamtej A4 mam akurat to działające, ale to też tak nie mam kiedy po prostu tego poprawić. A niby jakieś to może poprawienie plastiku, czy jakaś pierdoła, to by wystarczyła. Najgorsze jest lepienie ludzi, którzy to sprowadzają. Znaczy, typowych komisach. Ten schowek też się powinien otwierać. Otwiera się. Dobra. Siedzenie. Co chodzi o fotele, no siedzenia. To są takie zwykłe siedzenia, no tylko że w skórze. Nie jest to jakieś tam z pakietu S-Line'a, bo wiadomo, A4, B6 dopiero chyba pakiety S-Line'a miała od 2003 roku. A to jest zwykła wersja wyposażeniowa, tak naprawdę to co mógł sobie tam Szwajcar zamówić w salonie przy kupnie tego samochodu. Napęd quattro, bardzo fajna rzecz, bardzo przydatna. No i na pewno na zimę bardzo dobra. Minusy quattro. No to co chodzi, wiecie, samochód trzeba się liczyć, że zawsze więcej waży z napędem na cztery koła. I wiadomo co za tym idzie, spalanie. Myślę, że tak na poziomie około litra, półtora litra na pewno. Na lato to praktycznie, wiecie, sorry, ziemne sobie. Na lato to jest totalnie może i nieprzydatne, no ale tak jak taka plucha, lub chcemy po prostu sobie tam dupko zarzucić samochodem, jednak to jest bardzo fajna rzecz. Tym bardziej, że te quattro tam jeszcze w zależności, no bo quattro quattrowi nie jest równe ze względu na ułożenie satelit, skoś, zębów satelit, skośne, bo tam jakieś jest, nie wiem, już nie pamiętam tego przelicznika, ale w bądź tym razie i tam od skosu zęba zależy, jak ten napęd tak naprawdę działa tutaj, ale co chodzi ogólnie, żeby już nie wchodzić jakieś takie szczegóły, nie wiadomo jakie, to ten napęd jest praktycznie bezobsługowy. No wiadomo, no, jak tam ktoś jeździ i te 300 tysięcy ma wyjebane na olej w mostach, to może coś tam się stać. Ale jeżeli sobie tak o zmieni w skrzyni olej i zmienimy go w dyprze, no to powinno być ok. Znaczy, ja już nie mówię o silniku, bo silnik swoją drogą. Ale to jest raczej bardzo fajny napęd i raczej go warto mieć. O, skrzynia szósteczka, do niej jakoś też nie mam zastrzeżeń, a ciężko te samochody po prostu z V6 znaleźć z silnikiem, silnikiem, znaczy skrzynią, ja mówię silnikiem, tak powiedziałem, no dobra, masło maślane, czy skrzynią po prostu manualną, to jest drugi kłopot, tym bardziej, że tych samochodów jest na rynku też spora część. I jest coś ciężko po prostu kupić. Już 14 minut? O kurczę, ja nic jeszcze nie powiedziałem. Oryginalna Navi. Stop, gdzie tu mamy coś? No, rusz się. Sie befinden sich außerhalb des digitalisierten Straßennetzes. Będzie pokazywać? Mapę, czy dopiero jakbym odpalił samochód? A nie, pokazuje. Także wszystko tutaj gra. Oj, dobra, dobra, tam mode. Zurich, Zurich, jedziemy na Zurich, dobra. Może być Zurich, pojedziemy jeszcze raz. Dobra, wrócimy do radia. A wyłączymy. Co chodzi o miejsce?
No niby a czwórka jest takim dużym samochodem, ale miejsca tu jednak jest no z deka mało, powiem. Troszkę mogłoby być więcej. Co chodzi już o osobę mojego wzrostu, mojej postury, to jakoś to tutaj nie ma wpływu, ale weźmy jakiś kawał chłopów, no lub Grażynę taką troszkę większą, to by był trochę chyba problem tutaj. Ciasno. No ogólnie ja tam, wiecie, muszę siedzenie mieć kurde blisko przesunięte, żeby to ogarnąć wszystko. Cztery elektryczne szyby, no auto mówię, już takim na lepszym wypasie już jest. No tylko, że ząb czasu i ten przebieg. A nie, myślałem, że 8, piątka jest, 375. Trochę zniszczyły te autko. No tutaj gniazdo zapalniczki, fajnie wszystko, podłokietnik, jakieś pierdoły. Dobra, to może z tyłu jeszcze. Poczekajcie chwilę, ja sobie zrobię pauzę. Dobra, jestem ponownie, musiałem się troszkę wysmarkać. Jeszcze kura jakaś, dobra. Mówię, tutaj z tym miejscem to tak już różnie by było. Podłokietnik. Akurat nic nie ma. Apteczkę mam, ale z Audi TT. No siedzenia. Aj, mogłyby być lepsze, powiem wam. Tutaj nie będę się pchał z butami. No a miejsca na pewno tak dla takich no osób średnich to tam będzie. Każdy się tam znajdzie raczej w tym samochodzie. Ale żeby wsadzać tutaj jakieś takie, mówię, jak wcześniej mówiłem, to raczej mógłby być już problem. Dobra, i co? I może wrócimy do środka, albo pójdziemy sobie do Fergusona, dokończymy nagranie. Chociaż w Fergusonie może być ciemno, a może i nie? Zobaczymy. Dobra. I jest ok. Jest ok, zasadzamy. Dobra. Dobra, teraz widzicie moją mordkę nieszczęsną. To tak, no ogólnie co? No tyle co mogłem, to tak ogólnie powiedziałem o tym samochodzie. Reszta to wiecie już sami. No co tu dużo mówić o tym samochodzie. No swoje lata to już ma. Na pewno jest tego dużo na rynku i trzeba uważać na samochody powypadkowe. A tym bardziej, że sami wiecie, 80% rynku to są samochody komisowe tak naprawdę. Nie wiem, nie macie wpływu na to, jaki samochód on tam gdzieś tę swoją drogę jakoś tam pokonuje. A wy macie tylko na placu tego możecie to zobaczyć. A praktycznie mało kto robi zdjęcia, jak był przed zakupem ten samochód wyglądał. No tutaj powiem wam tyle. Ona mi kosztowała wtedy 15 tysięcy. Założenie gazu 3200, 300 jakoś tak. Myślę, że chyba nawet do 3400 z pierdołami wszelkimi. Załatwianiem. Felgi miałem standardowe, opony zimowe musiałem kupić. W tamtym roku oczywiście kupiłem. Lakier niby, no jakiś tam, na pewno nie czarny, nie srebrny, nie granatowy. Taki dosyć, no dosyć, ale mnie to nie satysfakcjonuje ten lakier akurat. Znaczy nie chodzi już o powłokę, bo ja mam swoje chore pomysły. Sami wiecie, jak z tymi felgami mi to wyszło. Może mogliście zobaczyć po prostu i na tym nawet nagraniu te felgi. Życzyłbym sobie, żeby tak większość samochodów było to pomalowane, a tym bardziej, że mam nadzieję, że może nie będziecie mnie jakoś tam szczególnie krytykować. Ja nie mam po prostu gdzie tego robić. Totalnie, nawet nie mam garażu. Bo jakbym miał garaż, a w przyszłości chcę sobie to zrobić, taki garaż po prostu. Zrobić z komorą taką lakierniczą. Nie będzie to jakieś sterylne czy coś, ale żeby jeszcze coś przypominało w bądź tym razie. No na pewno odciągi będzie trzeba zrobić, coś co łatwo zmyć przed malowaniem, żeby wszelkiego rodzaju pyły nie latały. I odciągi na świeżego powietrza jest bardzo ważnym w tym zakresie. Co chodzi o temperaturę,
No też by pasowało to kontrolować. Bo wiadomo, nawet nie wszystkie farby lubią jedną temperaturę do wysychania, dosychania, czy tam jak tamten. Także tutaj trzeba, to już szkoła jest wyższa, a tym bardziej, że te ja felgi malowałem tak naprawdę w szopie. Sobie folie czarne rozcieliłem i folia czarna, opryskiwacz i wodę skraplałem, dosłownie. Ale wyszło nieźle, powiem wam. Można było się co prawda bardziej może przyłożyć, co chodzi o doszlifowanie powierzchni, ale to jest złe po prostu. Oj, tam gdzieś jakieś, ale te felgi, mówię wam, dużo gorzej wyglądały. I żeby coś się działo z tym lakierem, ja nie mam zastrzeżeń nawet na zacisku hamulcowym, tak naprawdę to jest co położone. Da się jeździć, aby dobrze to wyczyścić. Te zaciski to była jedna wielka ruda, tak naprawdę. No, już było, trzeba to koniecznie po prostu zrobić, wyczyścić, odmalować. Dany podkład, farba i wszystko jest happy, tak naprawdę. Co chodzi o silniki VK 2.4 na 2.7, szkoda, że tu 2.7 biturbo nie było oryginalnie. Szkoda, wielka szkoda. No i co tam dalej? No, 3 litrówka, 4.2. No, kto tam co lubi już, nie? 4W to wiadomo, już wyższe koszty eksploatacji tego i rozrząd. No i w porównaniu, dobra, ale wracają. 3 litry, 1.8 turbo, co chodzi o spalanie. 1.8 turbo też mało nie pali, bo kwestia jest taka, że idzie tak spalanie. Jedziemy sobie spokojnie, przekroczy wartość tych 3000, albo niecałe już 3000. I jest takie pierdolnięcie, sorry za określenie, ale jest skok duży. I tak, idzie sobie spalanie równo, równo, równo i nagle jeb nam praktycznie bezpośrednio w górę. Gdy turbo się załączy i musi sobie po prostu samochód nadrobić mieszanko paliwowo-powietrzną, żeby to wszystko równiutko chodziło. To nie jest tak, że samochód będzie sobie palił, wiecie, wykresowo, równomiernie w górę, rosnąco. Zawsze będzie taki właśnie większy skok, co chodzi w samochodach z turbem. No już tu wchodzi tak naprawdę noga, jak to jest. Ale w porównaniu do 3 litry, no tutaj jest tak, że spalanie będzie przy wolnossaku zawsze równomiernie tak rosło, przynajmniej przy sprawnym wolnossaku. Jest równomierne spalanie. I porównując te dwa silniki, to co jeździłem na benzynie, tą A4 swoją 3-litrówką i tamto co pojeździłem, powiem wam, no ja jakoś wielce różnicy, co chodzi o spalanie, nie zauważyłem. Jeżeli takie gadanie, o kurwa panie, bo 3 litry, łoń panie, to drogo, wszystko, ło, będziesz lał tego, nie, ja się z tym nie zgodzę. No i tutaj ten, no tylko, że to wiecie, jest jednak, no wolno ssak, turbo to ma taki fajniejszy, no kto co lubi po prostu, ja sobie teraz to postanowiłem, nie, 3 litróweczkę kupić. No na pewno brzmienie jest nietuzinkowe. A tak naprawdę jakby popracować przy wydechu, to naprawdę jeszcze można coś tam by było zrobić. Chociaż można by było trochę i podtuningować silnik wolno sący, ale to już wyższa szkoła jazdy jest tak naprawdę i to trzeba mieć już wiedzę taką na wyższym poziomie. Ech, na pewno wydech, ale też przy wolno sących silnikach to albo uzyskujemy moc na dole, albo na górze. I też, żeby wyspawać drugi wydech, to jest naprawdę wyższa szkoła już. I trzeba naprawdę kuma tych ludzi. Coś tam może by podniosło przy wolno sącym wydech. Bandażowanie kolektorów też coś może coś tam dać. Nie wiem. Doloty. Stożkowy filtr. No i tutaj też jest ważny dolot przy takim już silniku. No ale też ważne, żeby silnik był sprawny. Wałki ostrzejsze rozrządu. Odelżeć koło zamachowe. Tak, też dużo da. Czekajcie.